Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bramble, The Mountain King. I my tutaj mamy od razu z grubej rury zaczynamy. I umrzemy. Z grubej rury zaczynamy. W sensie ja muszę wyczuć moment, kiedy on wali tą pięścią, bo... Czekam, aż te dziadostwa spadną. Stoper, 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 Agunia, stoper. No idź młody, idź. Ale czemu tak nie chcesz za bardzo iść? No. Wiecie co, w ogóle sprawdzam na YouTubie. Ta gra jest dość krótka. Mi się wydaje, że tak 4-5 chyba maksymalnie odcinków. Rajtuski jakieś mam serwone. Okej, wiecie co? Myśmy dzisiaj zrobili te sterowniki. Tumberski mi tam wysłał jakieś... Nie chcę pani przerywać. Ściągnęliśmy sterowniki, jakąś znowu wersję wcześniejszą i powiem wam, że jak na razie to zdało chyba egzamin, bo graliśmy w Fortnite, graliśmy w Dead by Daylight i na razie nic złego się mi nie działo. Teraz ogólnie GeForce wielce twierdzi, że nagrywa pulpit przy tej grze, kiedy... Jak wcześniej nagrywałam odcinek, no to przecież normalnie widział to jako grę, a teraz po zainstalowaniu na nowo nie widzi tego jako grę, tylko widzi to jako pulpit. Drama z tym GeForce'em. Bo w tym momencie ja nie wiem, czy on nagrywa, czy nie, bo znaczków nie ma oczywiście. Aha, bo to jedzie. O kurwa. Dobra, musimy sobie dodać dalej. Jak one płaczą, bebulki, ja powiem wam, że u mnie jest taka burza, tak się błyska. Błyska gdzieś. To jest dramat. No ale cóż. No my są wolne. No a kto mnie uratuje, tak spadnę. Dobra, chodźcie, bebulki. No możecie mi drzwi otworzyć. Mój kot oczywiście szaleje. Ale dziecko śpi, bo już jest późno, bo już jest noc. Także... Pies jest już w domu, także nie będzie szczekał na ogrodzie, więc teraz tylko Alex ma pole do popisu i na pewno Ej, uważajcie! Chyba to jest śmiech. Czy możemy przejść jakoś bokiem, żeby im się nic nie stało, czy nie za bardzo? One teoretycznie idą za mną, ale... Kurde, no bidne, no... Psy casku, go. Mogę tu? Nie. Można iść? Aha, dobra, jakaś cutscenka. Aha, bo one idą do domu. No zajebiście. A
ale czemu? Cichutko, bo cię znajdzie, cicho. Co zrobić? Ja już zesrana, nie? Nie, 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 ty się nigdzie nie wspinaj. LB ukryj. Nie stoi. Dobra, dobra, rozumiem. Złapał mnie, nie? Bo światło. Dobra. Więc ja nie wiem, czy mam to na sprincie już potem. Jak to zrobić? Tu nas jeszcze jakby nie widzi, nie? Zaczyna tu, w tym momencie, więc trzeba byłoby szybko biec, wydaje mi się. Aha, albo... nie wiem. Nie, a jak się ten kot czaska, przecież ja to wszystko słyszę. Nie wiem, czy teraz tam w tą trawę. Wydaje mi się, że tak. Musiałby przestać tu świecić na razie. Nie da się. A nie muszę. No. Dobra, weszli. Ale on idzie razem ze mną. Alex! Się pamiętaj troszeczkę. No co? Co ty robisz? Przepraszam. Ale on ma teraz ochotę na zabawę. Teraz. Jezus. On idzie cały czas równo ze mną. Słychać przecież. No fajnie. Dobra, tylko na jakiej zasadzie się teraz mam chować, bo ja tego nie wiem. Jakby co mnie tutaj... Gdzie ja pobiegnę? W momencie, muszę zobaczyć, jak to światło pada. Są pułapki jeszcze, nie? To jest najlepsze. O kuźwa, ja mam to zapamiętać, jak to lecieć. O, już prawie mnie widział. Niebaniutki. Przestań tu świecić, ucie. Jezu. Za bardzo. Wykręciłam.
No prawie, prawie nie widział. Kurde, no tu jest najgorzej. To jest tak ciasno. Musiałem płacić chyba zesrą, bo nie wytrzymam. Gdzie dalej? Gdzie mam iść dalej? Jezu. Już myślałam, że mnie dopadnie, nie? Ale to musi być ochydztwo. Jest naszym zabezpieczeniem przed tym światłem. Pan, ono świeci cały czas. On się cały czas patrzy. Więc co chodzi? Jak wyjdę tak, to mnie na pewno zobaczy. No. Da się tego jakoś popchnąć? Chyba, że muszę gdzieś przelecieć, ale nie wiem. No nie. On mnie łapie. No właśnie, dobra. Easy peasy niby, nie? To można? Nie. Jakie to jest szpetne! A co, on tak mnie nie będzie widział? Przecież on się patrzy centralnie tutaj na dół. No właśnie. Głowę mi zgniótł! Jakie chuje, panie. Jak to ogarnąć? On się musi gdzieś indziej patrzeć po prostu. Tam. I teraz. Nie, tutaj na pewno nie teraz, bo on będzie mnie widział. Tam się patrzy teraz, nie? Masakra. To jest straszne. Poszedł sobie już. Ja już nie chcę. Nic, nic do czynienia.
Huba, bubach, będziemy skakać. Szybko! No to tak miało być, czy to jest śmierć? O. Co to jest? Jezu! Ktoś to zrobił? Ten zszedł na zawał. Trochę Jezu, jak się zbłyska, ja pierdzielę. Co tam się grać trochę? Nie gisów komputer. O nie, fuj. Aha. Fajne Little Nightmares. Mega Little Nightmares. Przypomina mi się scena z Little Nightmares, gdzie Six nurkowała w takich butach. W stosie butów na tym, na pokładzie, nie? I dajcie, niech on sobie tu zrobi rundkę jeszcze. I właśnie też coś w tych butach było, co ją łapało i też nie wynurzało się do końca. Więc nie było wiadomo, co to było. I właśnie tutaj bardzo to widzę. Następna. O, już by mnie miało. Zaś te boki małe w tym. A, poświęciłam tego, no ma. Super. Naprawdę. Zjem je. Aha. To ja może miałam szybciej to zrobić. Trudno. Poświęciliśmy, żebyśmy my mogli żyć, nie? No co mam tutaj zrobić niby? A tam też przejście, teraz nie wiadomo, którędy mam iść. Tak naprawdę. Jezu, tak się błyska, ja pierdzie. A co, jak ktoś to... O Boże, się połamał! Ktoś to skoczył, synek. Bidulku. A troszeczkę źle. A, tu nie mogę iść, no dobra. A mnie lepiej. Chyba nie miało tak być. No. On mi tak nie odskoczy po prostu i tyle. Ma wejść do góry, no. Dobra. Dość często są te checkpointy, z tego co widzę, także spoko. O nie. To jak ja mam nią niby uratować od tego wszystkiego? No ale... Cieszę. Co to jest w ogóle jakieś...
Oj. Oj. Jakieś zwierzę. No okej, okay, tylko gdzie teraz? Mówisz do zupy? Chyba nie. Przecież umrę jak to wskoczenie. On ma te klapuczki. Jezus Maria. To jest brzydkie. Ja nie wiem, czy od nowa, czy jak? Aha, w kapce jestem. No już to znam z The Nightmares, także... Też się tak seks robiło chyba, czy tym chłopczykiem, żeby wejść z klatki. Boże, aż tak? Chciałaś takie larmu być? Dobra, idziemy, młody, bo nie ma czasu. To co jest w ogóle zaś za zwierzątka? Jakie bębolki. To te szyszki, one będą uciekały, przed tym zabiłam króla. Masakra po prostu. Ale bierzesz? No ja nie celuję mi w ogóle. Jezu, masakra. Taka impreza w ogóle. W ogóle nie mam celownika nastawiony na to, ale jakoś widzę, że to jest bardzo wspomaganie celowania. Bardzo felt bad for the ill-treated giant. Hej! Olbrzym jak z tego. Nemus might be big, but he had a warm stone heart. Ciepłe serce. All he longed for was a friend. His face scared away most. Ale nie ma tej twarzy jakiejś takiej tej strasznej. Jest taki uroczy w tym wszystkim, naprawdę. Ładne ma oczy. Even so, it seemed like he had found one. Dobra, idziemy. On coś tam zjojczy, kurde, ten olbrzym, ale nie wiem czemu. Może mikrofon troszeczkę podgłośnię, bo ja dość cicho mówię. O, młody śpi, także... A możesz biec szybciej? Ten jego sprint jest po prostu zabójczy. Ładny ten chłopczyk jest, ma taką dziewczęcą urodę. Nie, kurwa, już mam dość ich. Oni są tacy po prostu... Aha, bo on ma ten problem tej fascynacji za długą jedną rzeczą i już na nic innego nie zwraca uwagi. No i co mam teraz zrobić? Mhm.
No piękniż. Nie! Ogólnie powiem, że fajnie wygląda ten troll, graficznie ok, ale to było sobie dramat. Bo są... One są wszystkie razem, tak jakby, ruszają się wszystkie razem, a fajnie jest, jak są zrobione pojedyncze pasma, tak jak to w Alicji było. On się zamienił w kamień? Czemu? Nastał dzień? Czy o co chodzi? Nie wiem teraz, o co chodzi. Ja już mogę iść? Nie, jeszcze nie mogę. Ule was comforted by the morning sun. He had survived the night, but just barely. Aha, czyli one za dnia jakby... Też mi to klatkuje. No dobra, znalazł ten kamień, ale co z tym kamieniem? Ja go nie mogę... Chyba, że kamień możemy użyć tylko w nocy. Też tak może być. Też pewnie na dupie zjada, co? No, pewnie. Łyczek kawusi. Idziemy. Teraz się prawo walą i będzie koniec. Troszeczkę to przyciszę. Zwierzątka tu są. No to trolle na nie. Polują mnie i tak. Tylko moje pytanie jest, dlaczego to wszystko jest takie duże, a my jesteśmy tacy malutcy? O co chodzi? Tak właśnie tego nie ogarniam za bardzo, nie? My jesteśmy mniejsi niż wróbelki. Czemu? Jerzyk jest. O, dzień dobry. Zmęczył się. Dzień dobry. Boże, jakie brzydkie to. Czemu takie brzydkie, jakieś pikselowate? Aha, bo to nie jest gra, tylko jakaś cutscenka nałożona, tak. No nie da... Kisne! No Jerzu, jeżdżę, no hit po prostu. Bidulek. Kamera nie nadąża za mną. A ten jeż strasznie jest taki jakiś pikselowaty. Co mu się stało? A gdzie my idziemy w ogóle? Nie chcę tu iść za bardzo. Gdzie my mamy się udać? On się tak powoli chodzi, kisne. Nie no, na pewno mamy na nim jechać, ale gdzie? Może w tą stronę bardziej, nie wiem. Też nie, no to... Do wody? Chyba nie do wody, co? Będzie pływać? O, hit. Przynajmniej szybko płynie. Kisna.
fajne. Po prostu, no, hit. Da się tutaj coś zrobić? Czekaj, Rzyku. Są jakieś dziwne rzeczy. Da się tutaj coś zrobić? Da się. A, jakieś lali tu jest. Dobra, jakieś osiągnięcie się wtryniło. Dobra, nieważne. Wracam na Jerzyka. Żaba tutaj jest w ogóle. Dobra, no Jerzyk już dalej nie pojedzie, że tak powiem. O, beboki małe. Czekaj. A, nic nie widzę. Aha, czyli to nie jest droga prawidłowa, no dobra. A się troll zezra, to będziesz mieć hehehe. Wiesz? Nie mogę po tym iść? Nie. A to co jest? Aha, to te gołe dupki. Dzień dobry. Pogadamy? O nie. Śpi. Może te dupki trzeba stąd wygonić, bo one go tutaj robią tym wszystkim. Wynocha stąd. Już, poszły. Won. Uspałeś się, chłopa. Wynocha. Raz, dwa. No, czekaj, nie w tą stronę, boż. Poszły mi stąd. Halo. No jeszcze. Ta tutaj została, kurde, Franca jedna. Zobaczcie. Aha, bo sam musiał kichnąć, dobra. Nieważne. Myślałam, że mam je odgonić. Dziękuję. O to chodziło, żeby sobie kichnął, okej. Okay. Mnie dobrze, że ona się tu zaplątała, bo tak bym jej wszystko, wszystkie wygoniła, bo nie wiedziała, o co chodzi. A ciego płacie? Ech, ciochcie. Do papy Smurfa iść, dobrze. Ja, no na pewno. Aha, no pewnie. Młody jaka mina w ogóle kisna. Dobra, zaraz przyjdziemy. Tu zaś te są beboki małe. Gołe dupki. Słodkie są.
No tu jest jakaś lali jeszcze. Aha, to my się tutaj dalej jeszcze nie dostaniemy do tego, do papy Smurfa. Musimy iść dalej. Mały też tam na tej głowie utrzymuje równowagę, no przecież skisnę zaraz. O jeziu. O! Kisiolek, ipa! Ciebie, kto mi pomoże siostrę znaleźć? Tak to wszystkim pomagam, a o, ktoś mnie zaczarowuje, sobie będę tańczyć. Spoko. Faza milion. Chyba po tych... po tych gołych dupkach, co te dmuchawce. Boże, masakra. Powinien znać pany. Ja mam pytań. Weź tą kuleczkę. Dobra, wiecie co? Mam 38 minut. Dobra, może jeszcze chwilkę. Aha. Dobra, dobrze wiedzieć. A, spoko. Jakby inaczej, nie? Co to jest to tu? Co to jest? Jakieś alieny? No idź, idź na boczek. Mhm. Nie widzę. Muzyka tu jest po prostu okropna. Aha. Ty możesz iść i... Może, dobra. Niby świeci w kieszeni, nie? Patrzcie, mnie to parzy. Aha, no ale jak ja mam? Aha. Było za wysoko, czy ogólnie tak nie wolno? Bo nie wiem. Gdzie jesteśmy? Aha. Dobra, wiecie co, ja sobie tutaj zakończę. Bardzo wam dziękuję i zapraszam na następny odcinek.